W tym filmie chciałbym opowiedzieć o jednym z najbardziej intuicyjnych twierdzeń o funkcjach ciągłych, a może nawet o twierdzeniu najbardziej intuicyjnym, czyli twierdzeniu Darboux. Darboux to był matematyk francuski, żeby go jakoś w czasie umiejscowić, tu podałem jego datę urodzenia i śmierci, czyli to jest druga połowa XIX i początek XX wieku. Teraz czasem to twierdzenie nazywa się twierdzeniem o wartości pośredniej. To jest takie jakby dokładne tłumaczenie jego angielskiej nazwy na przykład, ale ponieważ w języku polskim pośrednia wartość bardzo się kojarzy z wartością średnią, a mamy kilka twierdzeń o wartości średniej, zupełnie innych od tego twierdzenia, na przykład twierdzenie Lagrange'a, czy też twierdzenie o wartości średniej w rachunku całkowym, no to żeby odróżnić jakby te twierdzenia, no to częściej może używa się twierdzenia, nazwy twierdzenie Darboux. No jest to pewne rodzinie dogodności, bo z kolei w nomenklaturze angielskiej twierdzenie Darboux oznacza troszeczkę inne twierdzenie. No ale trudno, no tak już jest. Teraz przejdźmy do tego twierdzenia. Czyli tak, założenie jest takie. Niech f będzie funkcją o wartościach rzeczywistych ciągłą na odcinku AB. Czyli tak, to jest funkcja o wartościach rzeczywistych ciągła na domkniętym odcinku AB. Wówczas dla każdej liczby rzeczywistej L pomiędzy f od A i f od B istnieje liczba C z odcinka AB taka, że f od C jest równa L. No dobrze, to może to sformułowanie jest trochę trudne, zaraz narysujemy to, dlatego że rysunek wszystko tu wyjaśni, no i właśnie rysunek pokaże, że jest to najbardziej intuicyjne twierdzenie. Więc teraz tak, ja nie będę definiował tutaj funkcji ciągłej, co to jest funkcja ciągła, o tym jest w wielu filmach, możecie sobie tam przypomnieć, tylko przypomnę taką najbardziej podstawową intuicję dotyczącą funkcji ciągłej na przedziale. Otóż funkcja ciągła na przedziale to jest taka, że jej wykres możemy narysować bez odrywania, prawda, no, kredy od tablicy, czy ołówka od kartki papieru, czy no właśnie, czy czegokolwiek, jak tam zależy, czym rysujemy. Tak? Czyli to jest funkcja ciągła. To jest funkcja ciągła. Prawda? Może być. To jest funkcja ciągła. Prawda? Ale to już nie jest funkcja ciągła. Tutaj mam ta przerwa, ten przerwa w wykresie to jest podstawowa oznaka funkcji nieciągłej. Prawda? To jest z kolei podstawowa intuicja, która mówi o tym, że funkcja jest nieciągła. Czyli tak mi nie wolno robić. To nie jest wykres funkcji ciągłej. No i teraz co mówi to twierdzenie? Dla każdej liczby rzeczywistej L pomiędzy f od a i f od b, czyli L jest gdzieś tutaj. Tutaj mam tę liczbę rzeczywistą L, czyli dowolna liczba pomiędzy f od a i f od b. Może najbardziej intuicyjne będzie narysowanie, co mówi. Istnieje taka liczba C, że f od C jest L, czyli że jak narysuję poziomą prostą tutaj, tak, to jest prosta y równe L, to istnieje C, czyli ten wykres tej funkcji przecina się gdzieś z tą prostą właśnie w punkcie C. Czyli tutaj dla tych trzech wykresów, gdzie mamy? No teraz ten wykres niebieski przecina się tutaj, czyli to jest właśnie to nasze C tutaj. C jest na odcinku AB, to jest to C. No z kolei wykres biały przecina się w tym punkcie, wobec tego odpowiadające C jest tutaj. No z kolei wykres niebieski przecina się jeszcze w kilku punktach, prawda? To twierdzenie nie mówi nic o tym, że ten punkt jest jedyny. Prawda? Ten wykres niebieski przecina nam tę prostą w trzech punktach. No i tu jest powiedziane, że istnieje przynajmniej jedna liczba. Nie jest powiedziane w ogóle, ile tych liczb istnieje. No i wreszcie ten pomarańczowy wykres przecina tutaj, więc C odpowiadające pomarańczowej funkcji jest gdzieś tutaj. Tak? O, i to jest podstawowa ilustracja geometryczna tego twierdzenia, taka intuicyjna. Dowód wcale nie jest taki oczywisty, ja nie będę tutaj dowodził tego twierdzenia, tylko chciałem, żeby mieć w głowie ten obrazek. No i rzeczywiście, jeżeli, no, to nie będzie dowód, ale jeżeli sobie uświadomimy właściwie, znowuż wykorzystując tę podstawową intuicję, jeżeli mam dwa punkty na płaszczyźnie A i F od A, znaczy to jest jeden punkt, drugi B,
i powiedzmy f od b tu jest. I teraz ja narysuję jakąś prostą tutaj. Tak. I ja próbuję teraz połączyć te punkty. No to ta linia musi mi przeciąć gdzieś tę prostą, no na odcinku AB, no bo tylko tamta linia, prawda, tylko wiem o tej funkcji, że jest zdefiniowana, mogę w ogóle założyć, że ona jest zdefiniowana na odcinku AB. Co jest poza AB, to nic, to twierdzenie nie mówi. Czyli mam tę linię, no i ta linia, no widzę, że nawet jak, prawda, nie mogę nie przeciąć, no gdzieś muszę przeciąć. Oczywiście mogę przeciąć w kilku miejscach, tak jak już mówiłem, no to nie jest tak, że istnieje jeden punkt, tych punktów może być bardzo wiele, ale przynajmniej raz muszę przeciąć. Więc to jest twierdzenie Darboux i to jest właśnie ilustracja tej podstawowej własności, takiej intuicyjnej funkcji ciągłej na odcinku domeniennym. Ja tu jeszcze przygotowałem kilka rysunków, żeby skomentować jakoś i pokazać pewne rzeczy. Więc tak, po pierwsze, ta podstawowa intuicja, że wykres funkcji ciągłych nie ma przerw, obowiązuje, jeżeli dziedziną jest odcinek, tak, czyli przedział. Jeżeli dziedziną nie jest przedział, tak jak tutaj, czyli z przedziału, dziedziną naszej funkcji jest a, przedział AB minus jakiś punkt w środku, to jest punkt C tutaj, to jest nasze C, to ten wykres, który tutaj jest narysowany, jest wykresem funkcji ciągłej na tej dziedzinie. To jest funkcja ciągła, mimo że wykres ma przerwę. Czyli jeszcze raz powtarzam, wykres funkcji ciągłej mogę narysować bez odrywania ołówka od papieru, o ile dziedziną mojej funkcji jest przedział. Teraz tu jest następny rysunek, który pokazuje, że nie tylko funkcje ciągłe mają własność, o której jest mowa w tezie tego twierdzenia, że dla każdej liczby rzeczywistej L pomiędzy F od A i tak dalej istnieje liczba C. Otóż tu mam funkcję, która jest nieciągła, tu ma ten skok, to jest też podstawowy, taki najprostszy przykład funkcji nieciągłej, właśnie, że tu ma wykres, ma skok, ma przerwę. Tym niemniej ta funkcja spełnia tezę tego twierdzenia. No, dla każdej prostej pomiędzy, dla każdego punktu pomiędzy f od a i f od b, wybieram jakiś punkt L, rysuję prostą, no i widzę, że ten wykres mi przecina tę prostą, no nawet w dwóch punktach, no i zawsze w dwóch punktach, no bo to tak powstał ten wykres, że po prostu jeden wykres został powtórzony tutaj. No i ponieważ te wartości tu są takie same, no to ta funkcja ma własność, o której mowa w tym twierdzeniu, prawda? Mimo że nie jest funkcją ciągłą. Teraz ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, to wprawdzie ta funkcja się trochę różni, bo gdybym, że ja mogę teraz dla funkcji, która jest nieciągła, tak jak tutaj, to ja mógłbym wybrać pewien mniejszy przedział, na przykład tutaj bym wziął taki przedział, tu bym wziął a tu bym wziął na przykład B, nowe moje B, i popatrzył sobie na tę funkcję w tym przedziale. Tak, tu by było. No i teraz widzę, że ten wykres by się składał z tego kawałka i z tego kawałka. I teraz ten wykres, no nie miałby już tej własności, prawda? Nie przecinałby się z tą prostą. No i to prowadzi do czegoś, co się nazywa własnością Darboux, czyli jakby taką lokalnym popatrzeniem na to twierdzenie, czyli nie dla ustalonego przedziału AB, ale również dla każdego jego podprzedziału, takiego przedziału zawartego w tym ustalonym. I wtedy funkcja ciągła ma, teza tego twierdzenia zachodzi dla każdego mniejszego przedziału również. No jak funkcja jest nieciągła, taka jak tu, to może się zdarzyć, że dla całego przedziału zachodzi, a dla przedziału mniejszego nie zachodzi. Ale znowuż nie należy sądzić, że funkcje nieciągłe, że to charakteryzuje wyłącznie funkcje ciągłe. Nawet jak powiem, że chciałbym, żeby ta własność zachodziła dla każdego mniejszego przedziału, pewne funkcje nieciągłe też mają taką własność i chciałbym teraz jeszcze taki przykładzik pokazać. To już jest trochę dygresja. Więc ta funkcja jest skonstruowana w następujący sposób. Dziedziną jest przedział domknięty 0, 1, wartość w zerze jest 0. Natomiast to nie jest taka funkcja, która, ją się da też opisać wzorem, ale może nie będę jej opisywał wzorem, troszkę inny jej wariant. Czyli wybieram sobie ciąg punktów, 1, 1, 2, 1, 3, widać, 1 enta, on jest tak coraz bliżej, się zbliża tutaj do zera. Tu wszystkich się nie da narysować oczywiście, więc to jest fragment tego wykresu.
No i teraz na przemian w tych punktach wartość jest 1, a w tych minus 1, no i łączę po prostu te wartości takimi odcinkami. No i tutaj w nieskończoność to się ciągnie. Mogę wypisać wzór nawet i policzyć wartość tej funkcji w każdym punkcie z przedziału 0,1. No i teraz ta funkcja nie jest ciągła w zerze, a na każdym przedziale takim mniejszym niż 0,1 zachodzi to twierdzenie darbu, mimo że ta funkcja nie jest ciągła. Więc również bywają funkcje, które nie są ciągłe, a mają tak zwaną własność darbu, czyli taką jakby lokalna wersja tego twierdzenia obowiązku. I na zakończenie chciałbym wspomnieć o pewnej praktycznym zastosowaniu tego twierdzenia, a mianowicie powiedzmy, że mamy jakieś równanie typu f od x równe 0. No i takie, i f jest funkcją ciągłą, ale nie potrafimy rozwiązać tego równania analitycznie, czyli nie mamy żadnych wzorów, na przykład x do 17 plus 8x do 8 minus 21x do 4 plus 14 równe 0. Tak? Próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie takiego równania, no ale oczywiście to nie jest możliwe tak analitycznie, no wzorów żadnych tutaj nie znajdziemy, nie ma takich wzorów i nawet wiadomo, że być nie może. Natomiast wiemy, że to jest funkcja ciągła i teraz ta metoda polega na tym, że jeżeli znajdę dwa punkty A i B, takie, że wartość mojej funkcji w punkcie A jest większa od zera, a w punkcie B jest mniejsza od zera lub na odwrót, czyli innymi słowy, one mają różne wartości, mają różne znaki, czyli f od A razy f od B jest mniejsze od zera, tak, to wtedy liczby mają różne znaki, to po drodze gdzieś musi być zero, prawda? Czyli wykres tej funkcji musi mi przeciąć tę, czyli musi mieć miejsce zerowe gdzieś pomiędzy A i B. To jest twierdzenie. Może mieć kilka. No dobrze, ale jeżeli chcę znaleźć przynajmniej jedno, to ja mogę oczywiście teraz na przykład, czyli już wiem, że mam jedno, to mogę podzielić przedział na pół, wziąć A plus B przez 2 i obliczyć wartość funkcji tutaj. Jeżeli jest mniejsza, aha, to ja już wiem, że pierwiastek jest gdzieś tu, czyli mogę znowuż dzielić i tak dalej. Wtedy mogę złapać przynajmniej jeden z pierwiastków z dowolną dokładnością, prawda? W ten sposób licząc wartości funkcji i zacieśniając mój przedział, o którym wiem właśnie z tego twierdzenia, że jakieś miejsce zerowe się w nim znajduje.